Dzień dobry, witam Państwa w pierwszym odcinku naszego nowego cyklu Sąd Ulicznych zatytułowanych Zebrane Opinie. Dziś zapytamy mieszkańców Radomia, ile według nich powinien zarabiać prezydent naszego miasta. Dzień dobry, przepraszam, chcielibyśmy się Pani zapytać, ile według Pani powinien miesięcznie zarabiać prezydent Radomia? Nie mam opinii na ten temat, rozsądnie na pewno. 12 tysięcy netto. 8 tysięcy. 9 tysięcy? Miesięcznie, tak? Miesięcznie. No. I uważacie, że to jest odpowiednie wynagrodzenie jak dla prezydenta Radomia? Tak, też tak myślę. Wydaje mi się, że w ogóle przez rok powinien, że tak powiem, bez pensji chodzić. Za to wszystko, co on, że tak powiem, robi. Stadion, za co się nie wejdzie, wszystko jest, że tak powiem. Już nie chcę powiedzieć. Prezydent naszego miasta? Naprawdę, nie wiem. Adekwatnie pewnie do wykonywanej pracy, do swoich obowiązków. Najniższą krajową? Wiem, około 25-30 tysięcy. No, z 15 tysięcy. Trudno mi powiedzieć. Niech zarabia jak najwięcej. Chcieliśmy się zapytać, ile według Pana powinien miesięcznie zarabiać prezydent naszego miasta? No, myślę, że nie więcej jak 10 tysięcy złotych. Na miesiąc? Na miesiąc. Netto do ręki. Nie więcej jak 10 tysięcy złotych. To jest taka suma, jak do tego stanowiska wydaje mi się odpowiednia, z uwagi na to, że niektórzy muszą przeżyć za 1500 zł, mają słabe renty, mają słabe emerytury, ludzie najniżej zarabiający mają po 2,5 tysiąca złotych, także co do takiej funkcji, nie więcej jak 10 tysięcy złotych powinno mu starczyć na godne życie, w dobrym mieszkaniu, z dobrym samochodem, jeszcze coś z tego odłoży i dzieciom coś kupi. Na pewno około 20 tysięcy. Bo według mnie to około 8 tysięcy góra. No ja wiem, no z 8 tysięcy, 7. Myślę, że powinien zarabiać więcej. Może wtedy by więcej pracował. No chyba nie za dużo, po tym co tu się dzieje. Z 10? Może? Nie wiem. Naszego miasta? Tak. Szczerze. To jeszcze powinien dopłacać za to, że jest prezydentem. O, ja wiem, no z 20 tysięcy. Chcieliśmy się zapytać, ile według Pani powinien miesięcznie zarabiać prezydent naszego miasta? Ha, pytanie niedużo, w każdym bądź razie. Nie mam pojęcia, uważam, że powinien zarabiać no, 10 tysięcy. Miesięcznie? Tak. Prezydent naszego miasta, ze względu na to, że niezbyt dobrze rządzi naszym miastem, to do 10 tysięcy to powinno mu wystarczyć. Nie mam pojęcia, no około 20 tysięcy podejrzewam. Koło ilu? 20. No myślę, że tak do 20. Nie więcej. No nie wiem, koło 8 tysięcy na rękę, to brutto 10 przynajmniej. No nie wiem, tak mi się wydaje. A skąd ja mogę wiedzieć? Zarabiają nie wiadomo ile. Ale tak miesięcznie. Miesięcznie? Nie mogę określić. Dziękuję bardzo.